Proszę bardzo, pan senator Błaszczyk. Dziękuję, panie marszałku. Panie komisarzu, na początku swojej wypowiedzi mówił pan o strefie wolnego handlu. W tym kontekście chciałbym się zapytać, jak to wygląda, jak Unia Europejska, Komisja Europejska widzi problem związany z napływem artykułów rolnych, bo mamy teraz właśnie ostatnio, że coraz bardziej Ukraina wchodzi na rynek europejski. Dla nas, dla Polski jest to duże zagrożenie, bo jesteśmy w bliskim sąsiedztwie i te koszty i artykuły rolne z Ukrainy są dużo niższe. Wiemy, że czy rolnictwo polskie, czy europejskie to duże obwarowania, dobrostany i inne sprawy, które podnoszą koszty i chciałbym się dowiedzieć, jakie jest stanowisko pana komisarza. Dziękuję. Dziękuję, panie senatorze. Pan senator Cimoszewicz, proszę bardzo. Dziękuję. Ja też chciałem poruszyć tę kwestię umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. W moim przekonaniu to fenomenalna wiadomość i dość niespodziewana. Z ciekawości, w jakim stopniu były zaawansowane rozmowy czy konsultacje Unia-Stany na ten temat, zanim prezydent Obama w tym swoim orędziu o stanie państwa to ujawnił? Jaka jest reakcja komisji w tym sensie, że jakie są przewidywania co do możliwości szybkiego przeprowadzenia negocjacji? Dziękuję. Dziękuję, panie senatorze. Pan senator Jackowski, proszę bardzo. Dziękuję, panie marszałku. Panie ministrze, mam... Dziękuję za te słowa. Podzielam ten pogląd o tym przeregulowaniu Unii Europejskiej, tej tendencji do uszczęśliwiania ludzi na siłę. Ale mam cztery pytania krótkie. Jak realnie ocenia pan przyjęcie budżetu, który został przedstawiony opinii publicznej w Polsce jako sukces? Realnie mówię, dokończenia tej procedury, jakie tu mogą być scenariusze, jakie są niebezpieczeństwa, bo to w najbliższym czasie będzie się działo. Drugie pytanie. Ile wynosiła inflacja łączona w latach 2007-2013? Kolejne pytanie. Ile będzie przypuszczalnie wynosiła składka Polska do Unii w perspektywie lat 2014-2020? Mówię przypuszczalnie, chodzi o rząd wielkości. I wreszcie ostatnie pytanie, nawiązujące do pana poprzedniego wypowiedzi na ubiegłym roku na posiedzeniu Senatu. Powtórzę to pytanie, pan wtedy odpowiedział na nie twierdząco. Czy w pana ocenie pakt fiskalny przyczyni się do podziału Europy na kilka prędkości, no tak zwane twarde jądro, strefę euro, strefę paktu fiskalnego i całą Unię Europejską? I na ile zachwieje to takim, powiedziałbym, dość stabilną konstrukcją Unii Europejskiej? Dziękuję. Dziękuję, panie senatorze. Proszę bardzo, panie komisarzu. Dwa pytania i pana senatora Błaszczyka, i pana senatora Cimoszewicza dotyczyły wolnego handlu. Ja też twierdzę, że jest to wydarzenie dużej wagi. To jest takie spojrzenie nowo wybranego prezydenta Stanów Zjednoczonych w stronę Atlantyku, a nie w stronę Pacyfiku, co było miłą niespodzianką rzeczywiście. Ja nie lekceważę wszystkich. Amerykanie oprócz Japończyków uchodzą za najtrudniejszych negocjatorów swoich spraw w takim przekroju międzynarodowym. Nie chodzi tu w tych rozmowach za bardzo o tak zwane taryfy, bo one są niskie. To jest ogromny przepływ usług i towarów. To są dwa największe bloki gospodarcze świata, które rocznie przesuwają około 500 miliardów euro. To jest gigantyczny przepływ, prawie 2 miliardy euro dziennie wynosi ta więź handlowa pomiędzy dwoma stronami Atlantyku. Nie chodzi o taryfy, bo one są na poziomie 4-5% i nie tu kryje się największe niebezpieczeństwo. Największe niebezpieczeństwo współczesnego świata, jak panowie wiedzą, to się kryje w tych barierach pozataryfowych. Natomiast rolnictwo będzie najtrudniejszym elementem tych negocjacji, dlatego że tu mamy do czynienia z protekcjonizmem i polityką rolną po obu stronach Atlantyku. To jest dokładnie ten punkt newralgiczny negocjacji. Oba terytoria chronią z uwagi na wysokie wymagania i tym samym koszty swoje rolnictwo. I tu się nie zapowiada żaden szybki bieg ku porozumieniu. Raczej to będzie szło jak po grudzie. Ja nie potrafię teraz określić czas okresu. Pan senator Cimoszewicz pytał, czy były zaawansowane. Nie były zaawansowane, natomiast rozpoczęto rozmowy.
w których od razu zidentyfikowano największe trudności. Największe trudności to właśnie nie taryfy, ale taryfy i protekcjonizm rolny po obu stronach i tak zwana ochrona praw własności intelektualnej. To od razu można było uchwycić w tej pierwszej fazie, tylko że prezydent Obama nadał temu wszystkiemu zupełnie inną rangę. Wypowiadając słowo nie tyle bilateralne rozmowy handlowe, bo one się toczą między Europą a wieloma krajami. Bardziej w tej chwili Europa lokuje nadzieję w rozmowach dwustronnych, a nie w tak zwanej rundzie Doha, czyli w rundzie rozmów globalnych, bo to nie idzie do przodu, więc raczej zwyciężyła strategia rozmawiania właśnie z Japonią, rozmawiania ze Stanami Zjednoczonymi, rozmawiania z Mercosurem. I za każdym razem będzie, oprócz zidentyfikowania tych problemów, które kryją się w rolnictwie i ochrona własności intelektualnej w kierunku Stany Zjednoczone, z innymi kontynentami, przede wszystkim z Ameryką Południową, to jest przede wszystkim problem rolnictwa. To znaczy strategia jest następująca. Otwierać te rynki, bo one rosną bardzo szybko. Brazylia, Argentyna to są rynki bardzo szybko rosnące na towary przemysłowe, więc trzeba wykorzystać tą szansę poprzez liberalizację. Natomiast od razu zagrożona jest na przykład wołowina irlandzka bardziej, bo to od razu łatwo zidentyfikować, gdzie są może nawet nie polskie produkty spożywcze, ale Irlandczycy będą protestowali, bo widzą w tym zagrożenie dla swojego przemysłu rolno-spożywczego i nie tylko rolnicy. To znaczy jakiś koszt tego otwarcia handlowego, który netto może przynieść korzyści Europie, bo przede wszystkim wzmocni możliwości eksportowe, jakiś koszt w rolnictwie może być i trzeba o tym uczciwie mówić, że są to kontynenty, które produkują taniej żywność. Nie zawsze ona odpowiada tym wysokim standardom, ale od razu układając się trzeba rozumieć problem, że my chcemy otworzyć rynki zbytu dla przemysłu, usług, bo one również dla Polski w perspektywie wieloletniej mogą być bardzo istotne. Natomiast oczywiście trzeba chronić w elementarny sposób te koszty, które mogą powstać w rolnictwie. Więc tak to wygląda. Ja mam akurat sąsiada w tym kolegium komisarzy, Karel de Hoogh, czyli Belg, zajmuje się tym problemem. No, bardzo doświadczony człowiek i sądzę, że bardzo dobrze wychwytuje również z punktu widzenia rolnictwa belgijskiego, a nie tylko europejskiego, te problemy, które kryją się w tej chwili w imporcie żywności i nie zawsze wysokich standardów z różnych innych kontynentów. Ale ten problem narośnie w toku otwierania się bilateralnego na kontynenty, które produkują żywność nie zawsze tych samych standardów. Może być smaczniejsza, ale nie poddana takiej ochronie sanitarnej. Natomiast no, może być produkowana taniej. No i seria pytań pana senatora Jackowskiego. Najtrudniejsza była runda międzyrządowa, bo jesteśmy w kryzysie i mieliśmy niezwykłe, niespotykane dotąd warunki postawione przez jeden kraj, czyli przez Wielką Brytanię, konkretnie przez Izbę Gmin, która wymogła pewne warunki negocjacyjne, okazała bardzo niski poziom budżetu jako warunek przystąpienia Wielkiej Brytanii do tej zgody 27 krajów, więc wraz z kryzysem, wraz z niechęcią taką, by płacić na Europę jako rosnąca kategoria budżetów narodowych w momencie, kiedy są oszczędności w budżetach narodowych, to stworzyło zupełnie niezwykłe warunki tych negocjacji po ogłoszeniu przez nas bardzo skromnej propozycji w czerwcu 2011 roku. Najtrudniejsza bariera została pokonana, czyli poukładanie się również za cenę prezentów ostatniej nocy rozmaitych krajów, które w większości, w decydującej większości, w 90% liczą swoje straty w tej chwili, bo ten budżet będzie mniejszy. Parlament postawi bardzo jasne warunki. W Parlamencie Europejskim będą ludzie, którzy myślą, że budżety roczne są lepsze. Nie są lepsze. Złudzenie pierwszego roku jest złudzeniem.
bo przy braku bazy prawnej dla następnych lat gubimy przewidywalność. Nie można przerażać Europy wizją budżetów rocznych, bo one są wbudowane jako metoda również w traktat lizboński. Niech Parlament Europejski negocjuje z pozycji również siły i wiary we własne siły. Ale może poprawić przede wszystkim coś, co się nazywa elastycznością, abyśmy nie zgubili przy tym niskim poziomie budżetu tego, co jest zapisane na poziomie dokładnie płatności 908,4 miliardów, bo to jest rzeczywiście rekordowo niski w stosunku do tego, co obecnie mamy, poziom budżetu. Więc ja liczę, że będzie gniewny głos i bardzo jasne zakreślone warunki przez Parlament w rezolucji w marcu. Później będą negocjacje i w zależności od tych negocjacji łatwiej lub trudniej będzie pozyskać większość dla wyrażenia zgody przez Parlament Europejski. Nie będzie to łatwa droga, ale jednak ten podstawowy problem. Parlament może tylko poprawić ten budżet. Nie zepsuje go. Może być weto, co dla mnie jest złym scenariuszem dla Europy, zwłaszcza dla południa i wschodniej Europy. Nie specjalnie to musi obchodzić Szwedów czy Duńczyków. Liczę na poprawę budżetu i pomyślny koniec tego procesu w czerwcu i sądzę, że rachunek szans jest na rzecz, a nie przeciw. Ja nie podam teraz inflacji, bo wiem tylko jakie tam ukryte pytania są w tym pytaniu o inflację, ale proszę pamiętać, że nikt nie uprawia tutaj ekwilibrystyki liczbowej. Wszystko jest przeliczone na rok 2011 i wszystkie liczby, jakie podaje Van Rompuy, komisja, a nie udostępnia tych liczb. To jest też rzecz, o której warto wiedzieć. My nie udostępniamy żadnych liczb państwom narodowym. Państwa narodowe w oparciu o reguły, które wyczytają w porozumieniu, plus dodatkowe prezenty, liczą swoje składki i benefity same. Mają swoich kalkulatorów przećwiczonych już na tyle, że są w stanie to wyliczyć. W tej chwili Parlament Europejski chce od nas większej odsłony wszystkich danych, ale my mówimy, że myśmy nigdy tych danych państwom narodowym nie prezentowali. Prezentujemy reguły, na jakich ułożony jest budżet. Jasne są publicznie wszystkie prezenty ostatniej nocy, ich jest tam bardzo rzeczywiście dużo i to trzeba doliczyć do, i czy rabaty, czyli wydłużona lista krajów, które wywalczyły sobie rabat, bo doszła jeszcze Dania i rozmaite inne przywileje innych krajów. I każdy może wyciągnąć swoje saldo z tego rachunku, ale komisja ani Van Rompuy nie podają tych liczb. Żeby nie pobudzić znowu tej zazdrości pomiędzy krajami, która i tak przez półtora roku nas prześladowała. Teraz Parlament powinien walczyć o stypendia Erasmusa, o różne takie elementy, które są wartością dodaną dla całej Europy, ale dlatego nie wiem, ile w sumie było inflacji w latach 2013, lepiej nie będę ryzykował jakichś swoich wyobrażeń. Natomiast jeżeli w tym pytaniu się kryje podejrzenie, że się operuje liczbami, to nie. Wszystko jest sprowadzone do roku 2011, czyli oczyszczone od tego czynnika inflacji. Nie powinienem podawać składki, tak, bo nikomuśmy tego nie podawali. Składka będzie rosła w prognozie polskiego PKB. Polska ma taki, a nie inny wynik, bo ma niezłą prognozę na tle Europy. Europa ma ponure prognozy. Polska ma niezłą prognozę produktu krajowego brutto. Tylko mogę jedno powiedzieć. Warszawa się nie myli. Jeżeli widząc rosnącą składkę, zauważa jednakowoż, że korzyści po stronie przychodów przewyższają wzrost tej składki. Ja nie powinienem dalej wkraczać w tą dziedzinę. Moim zdaniem Warszawa się nie myli w tym, ale my nikomu nie podajemy jego salda narodowego. Tyle nie sądzę, żeby nasze sprawne kalkulatory tu zrobiły jakiś błąd. No i pakt fiskalny, o którym Senat będzie rozmawiał. W tym się kryła intencja, nie tylko groźba, ale intencja podzielenia Europy. Szczególnie ze strony jednego z największych krajów. Dlatego też misja przede wszystkim Polaków, Duńczyków, bo widzieliście państwo i pan senator całą tą listę krajów. Znamienne, że Dania i Szwecja są w tym pakcie.
dlatego że one nie chciały, żeby to była okazja, Polska, Dania, Szwecja, nie chciały, żeby to była okazja podzielenia Europy, bo nie tylko groźba, ale intencja podzielenia Europy przy tej okazji była. I w jaki sposób została zażegnana? Poprzez konstrukcję udziału, to jest tam chyba punkt 12, ale już w tej chwili mam inne sprawy w głowie, udziału państw spoza strefy euro przy rozmowach i planach, które dotyczą przyszłości Unii, nierozumianej wąsko jako przyszłość strefy euro. Taka była intencja przede wszystkim tych trzech krajów, czyli Szwecji, Danii, Polski. W jaki sposób odegrały rolę spinacza? Unia się rozjedzie moim zdaniem tak czy siak w przyszłości, bo nie da się tego spinania na tak wysokim poziomie przy każdej następnej próbie, zwłaszcza systemu reasekuracji banków, czyli tego tak zwanego schematu bank resolution, czy być może europejskiego uniwersalnego systemu ochrony depozytów ludności, to będzie niezmiernie trudne, żeby tą tendencję rozjazdu się strefy euro i non-euro powstrzymać. Na razie jako tako załatano, ale intencja była. Dziękuję panie komisarzu.